O nie, czy wstawisz kiedyś kontynuację swojej legendarnej piosenki? Dobrze mi się wiedzie, chyba że przez okno jebnę. Kurwa, Disney, jak kolejny film o gwiezdnych... Witam prawdziwe biedaki w pytaniach oraz większej ilości pytań. I dlaczego top komentarz mający prawie 600 łapek w górę to kto pamięta więcej niż 4 zniknięcia chipa, ten jest weteranem. Ja nie wiem, o co chodzi. Powiem wam, jest dziwne pytanie. Co to znaczy te zniknięcia? Czekajcie, sprawdzimy to. No nie, nazwa kanału Regularność 17, więc się zgadza, bo wowuje. Oh my god! Wow! Chwila, co się tym M znajduje? Wiedziałem. Skąd znajdujesz sobie tą pasję i siłę, że pomimo upływu lat wstawiać tak oryginalne i regularne filmy? I regularne filmy. Oczywiście chodzi o... oczywiście z powodu pasji do tworzenia filmów. Jesteś zamieszany w Pandora Gate! W końcu jesteś minecraftowym youtuberem. Tak, niestety muszę się przyznać, jestem w to zamieszany, ponieważ lubię robić do it dzieciom. A nie, czekajcie, to był Anakin Gate. To nie ta afera, sorry. Czy zrobisz tier listę wszystkich seriali Star Wars, które wyszły po twoim zniknięciu? Co? A dobrze, wykreślone. Pójściu po mleko. Będzie na tym pięknym drugim kanale. Polecam subować. Nie polecam, tylko każę. Już, subować mi kurwa. O nie, czy wstawisz kiedyś kontynuację swojej legendarnej piosenki? Co? Jak możecie to robić? To oburzające. Niesprawiedliwe. Kurde, jaki moglibyśmy na nie zrobić sequel? Nie liczy się nic, ja czekam na ciebie, mleko przynieś, kurwa! Kurwa, co? Czy w nowych Chip Warsach będzie podsunek podziękowania? Tak. Kiedy Gothic 2, tworzenie modów od A do Z? Pokaż mi swoje towary. Jutro. Z ostatniej chwili musieliśmy anulować serię tworzenia modów od A do Z, ponieważ Piranha Bytes upadli sobie głupi ryj rozwalił. Niestety RIP twórcy Gothica, a jeśli chcecie wiedzieć więcej, to odsyłam was do materiału, do którego link macie w opisie. Kiedy przez gry inaczej? Nie przypominajcie mi o tej serii. No siema kur... Jak jest być cesarzem litewskim? Nasz dzisiejszy bohater urodził się w 1085 roku przed bitwą o Jawin. Najpewniej w Pierogarni, bo tam najczęściej przebywał jego ojciec General Kenobi. Żebyście też już dłużej nie musieli siedzieć w tym potwornym stresie, bo po co dostać wrzodów, to wyjaśnijmy sobie w te pędy. Jego filmy są super regularne i wcale z dupy nie znika. Jakie tortury polecasz na małych zdrajców? Wszystkie. Puśćcie im tą niegodziwą scenę, jak Rey mówi, Rey Skywalker, żeby cały czas się powtarzała i zmuszajcie ich, żeby to cały czas oglądali. Rey Skywalker. 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 Kiedy zmiana kontentu na anime? Jak to zmiana? Przecież my jesteśmy kontentem głównie anime.
Dzieci Dragon Ball, Shrek. Co jeszcze było popularnego na kanale? Nie wiem, One Punch Head. No i oczywiście... Kurwa, nie wiem jak się anime nazywają, muszę poszukać. Najpopularniejsze... anime. No i... Blue Eye Legolas. There's something strange at work here. Legolas, what do your elf eyes see? Mogę porzucować się mlekiem, które przyniosłeś? Nie. Znalazłeś w końcu raporta? Nie, ale mamy raporta w domu. Od czasu, kiedy to nagrywałem, pojawiło się dużo informacji, gdzie może być nasz biedny, zaginiony raport. Po pierwsze, pojawił się na podcaście Rok i Borys. Taki ten film, to na pewno oni tam rozmawiali o zaginionym naszym raporcie, a nie o, wiecie... Nie wiem, innych rzeczach, takich jak rozkaz 69? Dobrze, najczęściej wyszukiwane gwiazdy porno. No i później okazało się, że raport pojawi się w trzecim sezonie Star Wars Parszywa Zgraja. To raport, znalazłem go! Ile przewidujesz zniknięć? They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Niech się na ten temat wypowie raport 2.0. Alrededor de 10, pero es difícil decirlo. Mam nadzieję, że odpowiedź była satysfakcjonująca. O Boże, a propos moich zniknięć. Rzeczywiście, to są wszystkie moje stare filmy o powrotach. Epizod 4, gdzie był Chip 17? Epizod 5, dlaczego zniknąłem? Storytime. Epizod 6, Loader, czyli te powroty, jeden wielki mem. Teraz czas na trylogię prequeli. To co to teraz? Jesteśmy teraz w prequelach? Nie lubię. Małego zdrajcy. Jest szorstki, ostry, drażniący i włazi wszędzie. A może to są sequele? O nie! Rey 17. Skąd mam taki zajebiaszy sweter? Kolejny powrót, kolejny sweter. To jest chyba taka tradycja. A teraz... Zostań na chwilę i posłuchaj. Cześć Cebule, ten fragment miał być ogólnie przeznaczony na informacje dotyczące kanału, ale od czasu jak to nagrywałem, matko, tyle się pozmieniało. Oraz zarówno w pytaniach do Q&A, a nawet na ostatnich streamach. Cały czas zostaje pytania. O kurwa, to ty żyjesz, dlaczego ci nie było? Dlaczego zniknąłeś? Kiedy zrobisz jakiś konkretny film, na przykład Wojny Memów? Kiedy Weekend z Cebulą? Kiedy powrót do Battlefronta czy jakiejś innej gry? Więc wiecie co, nie planowałem tego, ale zrobimy w przyszłości tradycyjny film Dlaczego zniknąłem po raz 38? Gdzie po prostu w jednym miejscu będą odpowiedź na wszystkie pytania. Aha, no i oczywiście najczęściej pojawiające się pytanie było, kiedy memy? No właśnie, teraz przejdziemy do memów, których, jeśli widzieliście miniaturkę, no to powiedzmy, że zaraz zobaczycie, co stało się, gdy przeglądałem sobie wasze memiki zaraz po pytaniach Q&A. Także wielkie dzięki za lajki i suby i jedziemy z memikami. Quite a few people make this reference over the last couple of days, but I don't really understand the reference, so let me look it up. There's no Hogwarts without you, Hagrid. You're f***ing right, there's not. Hagrid, calm down. You tell Dumbledore that no one else is ever teaching care of magical creatures, except me. What? You got that? Ej, no o co mu chodzi? Prawdziwy prestiż. To Alderaan. I go nie ma. Co, chyba nie spodziewałeś się, że będzie cały dzień ty rebeliańska szumowino. Dobrze, Vader. Ku chwale Imperium. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Ha, ha, idealnie! Przyjrzyjcie się dobrze, panie Granger, się udało. What the fuck? Oj, ja pier... Kobiety na aplikacjach randkowych. No to ile masz wzrostu, młody kawalerze? Otyły panie, mam dobrą i złą wiadomość. Ale nie rozumiem. Laska, dobra, przecież zdjęcie się zgadza profilowe, o co wam chodzi? Brałby.
Ta miniaturka wygląda, jakby Mistrz Windu, Obi-Wan i Anakin mieli wypuścić najlepszy album rapowy wszechczasów. Dobrze mi się wiedzie, chyba że przez okno jebnę. Gdy padnie mnie w kurwia, to lekko ją podduszam. A później i tak z Obi-Wanem ruszam, bo znowu głupi jodeł coś z klona mi wymusza. Disneyowskie rozwiązanie w walce z piractwem filmowym. Robić tak ujowe filmy, że nikt nie chce ich oglądać nawet za darmo. Panie, idź pan w chuj. Powiem tak, nie, czekajcie. Kurwa, Disney, jak kolejny film o gwiezdnych... O chuj. Jeboj, kurwa. Z przesady aż tak jebło. Tutaj kurwa poszło, tutaj kurwa poszło. Zgadnijcie, na co pójdą kurwa dotacje z ostatniego streama. Ciekawe, ile to gówno teraz kosztuje. Zapewne kurwa podrożało. Nie zdziwię się. Także tak, wykurwiście. 1250 zł. Kiedy to kurwa tyle podrożało? To chyba dobry moment, żeby zakończyć, co?